Witam w Szkole Sobotniej Hope Channelu poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Kończymy cykl rozważań pod tytułem Odpoczynek w Chrystusie. Temat dzisiejszych zajęć to ostateczny odpoczynek. Jeśli przeoczyliście któryś z poprzednich odcinków, to zapraszam Was na stronę lekcjebiblijne.tv. Znajdziecie tam cały cykl, który jest wielkim błogosławieństwem. Zapraszam na zajęcia. Witam również nasz zespół. Studium Słowa Bożego wnosi wiele błogosławieństw do mojego życia. Przede mną siedzi tylko 5 osób, ale zdalnie są z nami kolejne 3. Edison, Amy i Ranea. Cieszę się, że jesteście z nami. To będzie wspaniałe studium. To studium zaczniemy od cytatu z pierwszego rozdziału objawienia Jana. Ranela, Apokalipsa Jana, rozdział pierwszy, werset pierwszy i drugi. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Gdzie był Jan, gdy otrzymał to objawienie? Na wyspie. Czy ta księga o tym mówi? Tak. W wersecie 9 czytamy, byłem na wyspie zwanej Patmos. Większość z nas nie ma pojęcia, czy ona była podobna do Tahiti, Korfu, czy do jeszcze innej wyspy z nadmorskimi kurortami. Amy, czy wiesz coś o Patmos? Nikt z nas nie chciałby tam spędzić urlopu. Jan był tam uwięziony. Wychowałem się w Wielkiej Brytanii, ale nie pamiętam, czy mieliśmy jakąś wyspę, na której było więzienie. Napoleon dokonał żywota na tego typu wyspie. Pamiętacie, jak się ona nazywa? Wyspa Świętej Heleny. W Stanach Zjednoczonych jest wyspa o nazwie Alcatraz, na której też było więzienie. Temu samemu celowi służyła wyspa Patmos. Czyż to nie jest wspaniałe, że nawet w takich okolicznościach Bóg może posłużyć się Tobą, aby dokonać wielkiego dzieła? Właśnie na tej wyspie Bóg dał Janowi objawienie. Postarajmy się streścić to objawienie w kilku zdaniach. Ale najpierw przytoczmy 3 cytaty. Heidi, objawienie Jana, rozdział 1, od wiersza 9 do 19. Amy, rozdział 21, od wiersza 1 do 5. I Stephanie, rozdział 22, od wiersza 1 do 5. Nie będziemy robić przerw między tymi cytatami. Wysłuchajmy ich, a później je streścimy. Dowiemy się z nich, jakie jest przesłanie objawienia Jana. Heidi? I will be reading from the New King James Version. Objawienie Jana, rozdział 1, od wiersza 9 do 19, czytam z Biblii Warszawskiej. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: I am the Alpha and the Omega. The first and the last. And what you see, to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd,
A z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. Poruszające słowa. Emi, rozdział 21, od wiersza 1 do 5. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba: oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. Stephanie, rozdział 22, od wiersza 1 do 5. Ciśnie mi się na usta mój ulubiony wyraz hebrajski. Zastanówcie się, o czym mógł myśleć wiekowy apostoł Jan, gdy otrzymał od Boga objawienie na tej więziennej wyspie. Czytam z Biblii Zaręby. Pokazał mi też rzekę wody życia. Lśniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono 12 owoców. Rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Stanie w nim tron Boga i Baranka. Jego słudzy podejmą swe zadania. Będą oglądać Jego oblicze, na swoich czołach będą nosić Jego imię. Nie zapadnie już noc. Światło lamp oraz słońca przestanie być potrzebne. Zajaśnieje nad nimi Pan, Bóg, a ich panowaniu nie będzie końca na wieki. Jak myślicie, dlaczego to przesłanie było tak cenne dla człowieka zesłanego na odludną wyspę? Daisy? To były uciążliwe warunki. Jan cierpiał. Nie było to przyjemne miejsce, więc przesłanie mówiące o dobrych czasach, które miały nadejść, było dla niego dobrą nowiną. Ktoś jeszcze? Dlaczego to było tak drogocenne przesłanie dla apostoła Jana? Edison? Był to mroczny okres w jego życiu. Jan był więźniem na tej śródziemnomorskiej wyspie. Przesłanie całej Apokalipsy dało mu nie tylko iskierkę nadziei, ale na pewno napełniło go ogromną nadzieją i radością, bo ujrzał światło na końcu tego ciemnego tunelu. Możemy sobie wyobrazić, jakie straty poniósł apostoł Jan. Nie był jedynym naśladowcą Jezusa, ale ostatnim z Jego uczniów. Zbawiciel wstąpił do nieba, a Jan znalazł się na odludnej wyspie. Czy ktoś z was chciałby streścić w jednym zdaniu przesłanie objawienia Jana? Jason? Jezus nas kocha i ma powrócić.
Daisy? Nastanie kres naszych cierpień. Objawienie Jana pokazuje, że nasza droga najeżona jest wyzwaniami, ale kiedyś na pewno nastanie kres cierpienia i bólu. Bóg wszystko nowym uczyni. Amy? Jezus jest zwycięzcą. Pewien kaznodzieja powiedział, przeczytałem koniec tej księgi, Jezus jest zwycięzcą. Moglibyśmy dodać, że Jezus jest zwycięzcą i... Ranello, jakieś słowa pociechy na dziś? Jezus jest zwycięzcą, a my będziemy razem z Nim. Właśnie, będziemy z Nim, gdy On wszystko nowym uczyni. Apostoł Jan otrzymał objawienie od Boga. W jego sercu na pewno pozostały obietnice Jezusa, bo przecież był z Mistrzem od samego początku. Teraz Jezus daje mu objawienie. Pamiętajmy, że jest to objawienie Jezusa Chrystusa, z którego wynika, że nastaną trudne czasy. Ale Jezus jest zwycięzcą. Jakie obietnice z czasów ziemskiej posługi Jezusa mogły przypomnieć się Janowi? Na przykład błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Zważywszy na czas i miejsce oraz na to, ilu przyjaciół stracił Jan. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jakieś inne obietnice? Stephanie? Ewangelia Jana, rozdział 14, wiersz 27. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 27. Jestem pewien, że Jan często przypominał sobie słowa Jezusa. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Daję wam nie tak, jak świat go daje. Nie trwóżcie się i nie lękajcie. Billy? Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wiersz 20. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Na początku czytaliśmy, że Jezus znajdował się pośród świeczników symbolizujących zbory. Mówił przez to, jestem z wami. Jason? Ewangelia Jana, rozdział 14, od wiersza 1 do 3. Zechciałbyś odczytać te wersety? Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety od 1 do 3. Czytam z Biblii Warszawskiej. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Na pewno czytaliście objawienie Jana. Czy ta księga mówi coś o powrocie Jezusa? Tak, oczywiście. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Rozdział 19. Na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I ostatni rozdział. Oto przyjdę wkrótce. Edison? Ewangelia Jana, rozdział 14, wiersz 18. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Niektóre przekłady mówią, nie pozostawię was bez pocieszenia. Jezus jest z nami za pośrednictwem swojego ducha, który został wylany podczas pięćdziesiątnicy, ale Jezus powróci również osobiście. Nie będziecie sierotami przez wieczność. Powrócę. Daisy wspomniała, że powrót Jezusa poprzedzą trudne doświadczenia. Pociechę znajdujemy również w Ewangelii Jana. Rozdział 16, wiersz 33. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Powiedzieliśmy już, że Jezus jest zwycięzcą. Jan otrzymał niesamowite objawienie.
Mam nadzieję, że zachęci to was do studium tej księgi. Już na samym jej początku czytamy: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Jeszcze przed powstaniem Apokalipsy Jana, która mówi o ostatecznym odpoczynku, Jezus oznajmił apostołom, co stanie się potem. Który rozdział z czterech Ewangelii mówi wiele o przyszłych wydarzeniach? Jason? Matthew 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus mówi o końcu czasu i o wydarzeniach, które będą miały miejsce w okresie poprzedzającym Jego powrót. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, od wiersza 3 do 8. Pamiętajmy, że ktoś może usłyszeć dziś te słowa po raz pierwszy. Mówiliśmy już poprzednio, jak to jest możliwe, że Jezus był w stanie przepowiedzieć wydarzenia, które jeszcze nie miały miejsca. Czy to była tylko hipoteza oparta na posiadanej wiedzy? Emil, jak Jezus mógł mówić o czymś, co się jeszcze nie wydarzyło? Jezus współtworzył plan zbawienia. Zanim pojawił się grzech, Jezus wiedział, jak będzie wyglądać stworzenie, jak miały wyglądać relacje ludzi z Bogiem, że mieliśmy żyć ze Stworzycielem. Jezus ufał Ojcu, że zgodnie z planem te relacje zostaną przywrócone. W 46 rozdziale Księgi Izajasza czytamy: ja jestem Bogiem i nie ma innego. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść. I 3 rozdział Księgi Amosa: nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Więc Bóg może nam powiedzieć, co się wydarzy w przyszłości. Oto niektóre z tych wydarzeń. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, od wiersza 3 do 8. Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Ktoś powie: trzęsienia ziemi, głody i wojny towarzyszyły nam na przestrzeni dziejów. To prawda, ale tutaj chodzi o ich eskalację. Jednak są jeszcze inne znaki. Daisy, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, od wiersza 9 do 13. Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amy, czy mieszkałaś kiedyś w regionie świata, w którym prześladowano naśladowców Chrystusa? Tak. To się dzieje naprawdę. Ale Bóg daje siły do przetrwania tych doświadczeń. Ranella, a czy ty mieszkałaś w miejscu, w którym miłość wielu oziębła? Myślę, że wystarczy rozejrzeć się dookoła lub obejrzeć wiadomości. Czasami trzeba je wyłączyć, bo nie da się już oglądać tych okropieństw. Rzeczywiście, miłość wielu oziębła. Zbliżając się do końca tych czasów, widzimy, że ludzie robią po prostu to, na co mają ochotę. A Bożą miłość coraz trudniej dostrzec w tym świecie.
Jest jeszcze jeden znak, a później zastanowimy się, co to znaczy wytrwać do końca. Heidi, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wiersz 14. W mojej Biblii wszystkie słowa Jezusa są wyróżnione na czerwono, te również. Jest to święte objawienie poprzedzające objawienie dane Janowi. Wiersz 14. Czytam z Biblii Poznańskiej. A ta Ewangelia o Królestwie głoszona będzie na całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec. Jaka jest najbardziej wyraźna oznaka tego, że jesteśmy prawie w domu? Powszechne głoszenie Ewangelii. Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju teleinformatyki. Wzrasta poznanie. Wielu bada te kwestie, na przykład na Zoomie. Jeśli nie wiecie, co to jest Zoom, to zapytajcie swoich wnuków lub swoje dzieci. Cały czas wymieniamy informacje, możliwości upowszechniania tego, co dobre i niestety tego, co złe. Pomnażają się w postępie geometrycznym. Widzimy, że Ewangelia dociera do całego świata. I szkoła sobotnia Hope Channel jest częścią tego cudu. Mam nadzieję, że tysiące naszych widzów też mówią amen. Te zajęcia to również element Bożego cudu. Widzimy, że wokół nas wypełnia się to, co zapowiedział Jezus i co zawarte jest w proroctwach objawienia Jana. Co w tym kontekście znaczą słowa z wersetu 13? Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wiemy, że nie zbawia nas nasza wytrwałość, tylko Boża łaska przez wiarę. Umożliwia to zbawcza więź z Jezusem, tylko jeśli się Go trzymamy, a On trzyma nas w swoich dłoniach. Co możemy powiedzieć o wytrwałości? Wytrwałość kojarzy mi się z wytrzymałością, którą na przykład do maratonu osiąga się przez trening. Jest to proces. Nie da się jej uzyskać od razu. Często nie osiąga się jej samodzielnie. Potrzebna jest pomoc innych ludzi. Wytrwałość to nie jest coś, co wypracowujemy sami. Jeśli tylko pozwalasz Bogu, żeby prowadził cię przez ten proces, to On na pewno to zrobi. Wytrwałość jest potrzebna, bo są trudności, wyzwania i przeszkody. Jeśli pozwalasz Jezusowi, żeby niósł cię na swoich ramionach, to On przeprowadzi cię przez te doświadczenia aż do samego końca. Gdy mówiłeś o wytrwałości, przypomniał mi się kolejny werset. Wam też pewnie zdarza się podczas studium Biblii, że nagle w myślach pojawia się jakiś tekst Pisma Świętego. Zakładam, że to Duch Święty chce, żebyśmy go przytoczyli. Stefanie, objawienie Jana, rozdział 14, wiersz 12. Wcześniej czytaliśmy, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Widać, że Bóg chce, abyśmy odczytali również ten werset. Apokalipsa Jana, rozdział 14, wiersz 12. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Wyraz wytrwałość tłumaczony jest też jako cierpliwość, ale nie chodzi tu o bierne oczekiwanie, tylko o mocne trzymanie się Boga i niestrudzone zmierzanie do celu pośród przeciwności. Jakie są cechy świętych, którzy są wytrwali? Strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. O żywej więzi z Jezusem świadczy ich posłuszeństwo. Nie chcą sobie przez to przygotować drogi do nieba, bo drogą do nieba jest Jezus. Ich życie pełne jest dowodów Jego obecności. Ranela? Zastanawiamy się nad wersetem 13 z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, który mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Werset 12 mówi, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Miłość wielu oziębnie, ale ci, którzy nadal będą kochać, którzy nadal będą głosić Ewangelię na świadectwo wszystkim narodom, którzy nadal będą przestrzegać przykazań Bożych, których istotą jest miłość, ci będą zbawieni. Do tych, którzy nie dokonywali czynów miłości, Jezus powie: nigdy was nie znałem. A do tych, którzy nie byli świadomi wagi swoich czynów, powie: przyodzialiście mnie, odwiedzaliście mnie w więzieniu. Chociaż świat coraz bardziej ziębnie, miłość naśladowców Boga coraz bardziej się wzmacnia, aż do samego końca. Piękna myśl. Bóg powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Doświadczenie wytrwałości jest możliwe tylko dzięki Chrystusowi. Odzwierciedlam miłość i uczynki Chrystusa nie po to, żeby znaleźć się w niebie, ale dlatego, że łączy mnie z Jezusem żywa więź, aż do samego końca, to znaczy do powrotu Jezusa w chwale, albo do mojej śmierci, którą Biblia nazywa snem. I wtedy usłyszę: obudźcie się, wy, którzy śpicie w prochu ziemi. To będzie dzień zmartwychwstania. Daisy? Z wytrwałością kojarzy mi się obraz osoby, która płynie w górę rzeki. Jeżeli żyjesz w świecie, w którym zło stało się normą, w którym ludzie twojego otoczenia robią straszne rzeczy, a ty odrzucasz ten styl życia, to musisz wykazać się wytrwałością. Inaczej rwący nurt rzeki zmiecie cię razem z innymi. Wytrwałość jest niezbędna, gdy postępujesz inaczej niż wszyscy. Jezus mówi: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jak już zauważyliśmy, zgodnie z przepowiednią pojawi się wiele przeciwności, ale Ewangelia dotrze do całego świata i wtedy nadejdzie koniec. Nie mamy czekać, aż to zlecenie samo się spełni. Ono jest skierowane do nas. Billy zacytował ostatnią część zlecenia ewangelicznego. Czy zechciałbyś przytoczyć słowa z Ewangelii Mateusza, rozdział 28, wersety 19 i 20? Tuż przed tymi słowami Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Co polecił Jezus swoim naśladowcom? Czytam z Biblii Warszawskiej. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czego Jezus nauczał? Amy, pomożesz nam? Bo tu nikt nie wie, czego nauczał Jezus. Uczył, żebyśmy kochali bliźnich jak siebie, a Boga z całego serca. Było to powtórzenie słów z Piątej Księgi Mojżeszowej. Ronella, czego jeszcze uczył Jezus? W kazaniu na górze uczył nas, jak traktować ludzi. Mamy z miłością odnosić się do tych, którzy nas prześladują. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Jason? Jezus uczył nas, jak należy odpoczywać w szczególny dzień wyznaczony nam przez Boga, czyli w sobotę. Dał nam przykład, choćby w Ewangelii Łukasza, rozdział 4, wiersz 16. A o czym Jezus nauczał w 14 rozdziale Ewangelii Jana? O swoim powrocie. Jezus uczył wielu rzeczy. Podał wiele bardzo praktycznych zasad. Nauczał również o tym, co się dzieje z nami po śmierci. Powiedział: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Powiedziane jest, że mamy uczyć ludzi wszystkiego, co nam przykazał Jezus, i mamy ich czynić uczniami. Edison, czy mógłbyś zdefiniować pojęcie ucznia? Nie swojego ucznia, ale ucznia Jezusa. Co to znaczy uczynić kogoś uczniem Jezusa? W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka widzimy, jak Jezus nad Morzem Galilejskim powołuje Szymona i jego brata Andrzeja.
Powiedział do nich, pójdźcie za mną. Jednak nie chodzi tylko o podążanie za Jezusem. Uczniostwo to także codzienne poddawanie się Jezusowi. Poddawanie swojego życia i prośba o to, żeby Jezus wysłał mnie na swoje żniwo. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wiersz 2 mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. A zatem postępowanie zgodne z nauczaniem Jezusa i uczestnictwo w Jego dziele. Stephanie? Uczeń to ktoś, kto nadal się uczy. Kiedyś mówiło się o terminatorach, którzy dołączali do wprawnych rzemieślników i uczyli się od nich. Or joins himself to a skilled craftsman or craftswoman, and they learn, right? That's a disciple. But I like what Edison said. It's going beyond. Edison zwrócił uwagę na ważną rzecz. Nie chodzi tylko o przyglądanie się, ale o wykonywanie wszystkiego z Jezusem. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Gdyby objawienie Jana nigdy nie powstało, gdyby Jan zginął podczas katastrofy morskiej w drodze na Patmos, to czy informacje zawarte w Ewangeliach wystarczyłyby nam do głoszenia światu zbawczej nowiny? Tak. Oczywiście. To dlaczego Jezus przez Ducha Świętego udzielił Janowi dodatkowego objawienia rzeczy, o których apostoł jeszcze nie słyszał? Przyjrzyjmy się choćby jednemu istotnemu fragmentowi objawienia z 14 rozdziału Apokalipsy Jana. Stephanie, objawienie Jana, rozdział 14, wiersz 6 i 7. Wspomniani są tu posłańcy mówiący donośnym głosem. Jak reagujecie, gdy ktoś przychodzi do was i mówi coś donośnym głosem? Powiecie, to zależy od tonu jego lub jej głosu. Załóżmy, że ktoś na was nie krzyczy, ale mówi głośno. Jaki wyciągacie z tego wniosek? Że trzeba go słuchać. Słuchaj, to jest ważne. Albo że sprawa jest pilna. Apokalipsa Jana, rozdział 14, wersety 6 i 7. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, mówiącego donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. Pilne przesłanie tuż przed powrotem Jezusa. Pierwszy rozdział Apokalipsy Jana mówi, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Co porusza was w tym przesłaniu? Czy różni się ono w czymkolwiek od tego, co Jezus objawił w Ewangeliach? Heidi? Żyjemy w świecie, który zapomniał, że mamy Stworzyciela. Wielu ludzi odwraca się od Boga. Ludzie czczą drugiego człowieka, oddają cześć przyrodzie albo całemu wszechświatu. Nie uznają jedynego najwyższego władcy, który nas stworzył. Cała Biblia świadczy, że mamy Stworzyciela. Czyli powiedziałabyś, że jest to przesłanie na czasie. Bo teoria ewolucji pojawiła się dopiero w XIX wieku. I jedne z najbardziej przenikliwych umysłów poświęciły się rozwijaniu tej teorii. Rozmawiałem kiedyś z ewolucjonistą. Był ze mną szczery. Nie odmawiajmy tym osobom inteligencji. Wielu z nich to wybitne umysły. Powiedział tak. To jest najlepsze wyjaśnienie przy założeniu, że Boga nie ma. Jakoś to wszystko trzeba wyjaśnić. Statek kosmiczny z obcymi. Ewolucja to najlepsze ludzkie wyjaśnienie. Ale takie podejście jest niebezpieczne, bo Biblia zaczyna się od słów na początku Bóg. Więc jest to przesłanie na czasie.
2000 lat po powstaniu Ewangelii trzeba powiedzieć: pamiętajcie o Stworzycielu i oddawajcie Mu cześć. Co jeszcze sprawia, że to przesłanie jest bardzo aktualne? Daisy? Zgodnie z proroctwem biblijnym żyjemy w czasach, w których wielu pilnie szukać będzie i pomnoży się umiejętność. Wspomnieliśmy już, że w ostatnich latach nauka wybiegła daleko do przodu. Człowiek tworzy tyle różnych rzeczy, że zapomina o istnieniu Boga, który stworzył nasz świat i obdarzył nas zdolnością poznawania Jego złożoności. Polegamy na swoich możliwościach i na nauce. Mówimy, że to wszystko zawdzięczamy nauce. Oczywiście to jest prawda, ale tylko do pewnego stopnia, bo trzeba poznać szerszy obraz. Obejmuje on Boga, który stworzył wszystko i obdarzył nas mądrością, potrzebną do odkrywania tych rzeczy. Apokalipsa Jana kieruje nas do korzeni, abyśmy przypomnieli sobie, kto na samym początku stworzył świat. Dlaczego jeszcze jest to przesłanie na czasie? Billy? W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza czytaliśmy, że miłość wielu oziębnie. Dlatego 14 rozdział objawienia Jana kieruje nas do Boga, który jest miłością. Kiedyś idąc ulicą zauważyłem bezdomnego, który krwawił. Powiedział mi, że krwawił już od dłuższego czasu. Byłem zdumiony, że wielu ludzi, mijając go, widziało, w jakim jest stanie, ale nic nie zrobili. Zadzwoniłem na policję, żeby zajęli się tym człowiekiem. Gdy to robiłem, podszedł do mnie pewien człowiek i powiedział: a, widziałem go tu pół godziny temu. I nic nie zrobiłeś? Odwracając wzrok od Boga, człowiek wyzbywa się empatii. To wydarzenie jest jedną z ilustracji słów Jezusa: miłość wielu oziębnie. Jeszcze z jednego powodu to przesłanie jest tak aktualne. Chodzi o czas, który jeszcze nie nastał, gdy Jezus nauczał na naszej ziemi. Jason? Werset 7 mówi, że nadeszła godzina sądu Jego. Widać, że w tym czasie Bóg dokonuje czegoś szczególnego. Biblia mówi wyraźnie, że nie wszyscy będą zbawieni. Bóg chce zbawić, czyli uratować każdego człowieka. Nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Ale nie wszyscy będą zbawieni. Na jakiej podstawie zapada decyzja w tej kwestii? W wyniku sądu. Jezus mówi, że wszelki sąd został przekazany Synowi. I to jest dobra nowina, bo to znaczy, że ten, który Cię tak bardzo ukochał, że oddał za Ciebie swoje życie, jest również tym, który zdecyduje o Twoim przeznaczeniu. Niech ktoś powie amen. Jezus jest po Twojej stronie, ale odbywa się sąd. Ten sąd odbywa się przed powrotem Chrystusa w chwale. Anioł mówi, że nadeszła godzina sądu Jego. Czytajmy dalej. Jason, objawienie Jana, rozdział 14, wersety od 7 do 11. Mówią one o sądzie w kontekście mocy przeciwnych Bogu. Apokalipsa Jana, rozdział 14, od wiersza 7 do 11. Czytam z Biblii Warszawskiej. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Czytając tylko ten fragment Pisma, możesz wyrobić sobie bardzo zniekształcony pogląd o Bogu. Jezus powiedział: albowiem tak Bóg umiłował świat.
Bóg pragnie, byśmy znaleźli ukojenie dla naszych dusz. Dlaczego bezbożni nie mają wytchnienia we dnie i w nocy? Amy? Nie mają wytchnienia, nie mają odpoczynku. Dlaczego? Na podstawie tego tekstu udowadnia się błędną naukę o wiecznym ogniu piekielnym. Ale przypomina mi się historia proroka Jonasza, który uciekał przed Bożym powołaniem i starał się zagłuszyć dane mu przez Boga sumienie. Podobnie jest z bezbożnymi, którzy w czasie trwającego sądu nie mają wytchnienia ani we dnie, ani w nocy. Wiedzą, że postępują źle. Duch Święty wciąż na nich działa. Bóg nie ustaje w wysiłkach, ale oni nie mają wytchnienia, nie mają wewnętrznego spokoju. W 18 rozdziale objawienia Jana czytamy, że tych, którzy trwają w zamieszaniu, Bóg wzywa mówiąc: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Jest tylko jeden powód, dla którego ci ludzie nie mają wytchnienia. Czego nauczyliśmy się podczas tego cyklu rozważań? Odpoczynek można znaleźć tylko w Chrystusie. A oni szukają wytchnienia nie tam, gdzie trzeba. Odpoczynek na teraz i na wieczność można znaleźć tylko dzięki relacjom z Chrystusem. Wiemy, że stoją przed nami trudne wyzwania. Mówiliśmy już o tym. 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o przeciwnościach, z jakimi na przestrzeni dziejów borykali się niektórzy ludzie należący do ludu Bożego. Nie wszyscy byli rzucani lwom na pożarcie, nie wszyscy zostali ukamienowani, ale wszyscy spotykali się ze sprzeciwem. Daisy, list do Hebrajczyków, rozdział 11, od wiersza 13 do 16. Jakich lekcji możemy nauczyć się od wiernych Bogu ludzi, aby doświadczać odpoczynku w Chrystusie, nawet w burzliwych dniach ostatecznych? Czytam z Biblii Warszawskiej. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Na przestrzeni dziejów wierni Bogu ludzie przeżywali trudne czasy. Przed narodzeniem Chrystusa wyglądali przyjścia Mesjasza. My spoglądamy wstecz na to, czego Jezus dla nas dokonał. Zbawiciel zapowiedział, że przed Jego powrotem będą burzliwe czasy. O czym powinniśmy pamiętać w czasach, w których przyszło nam żyć? Z tekstów tych jasno wynika, że ich myśli były skupione na czymś lepszym, a nie na tym, co ziemskie. Niestety w trudnych sytuacjach, zarówno pod względem duchowym, jak i materialnym, bardzo często skupiamy się na tym, co dzieje się tu i teraz, a Bóg wzywa nas, byśmy patrzyli w przyszłość. Nie chodzi o to, żebyśmy myśleli tylko o niebie, ale byśmy wykraczali myślami poza warunki, w jakich się znajdujemy, skupiając się na tym, co Bóg czyni i co obiecał nam w przeszłości. Duch Święty podpowiada nam jeszcze jeden cytat. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 1 i 2. Dowiemy się z nich, co powinniśmy czynić, a później jeszcze kilka uwag. Jaka rada została nam tutaj udzielona? Żyjemy w trudnych czasach, ale możemy mieć odpoczynek w Chrystusie już teraz i przez wieczność. Czytam z Biblii Warszawskiej.
Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Patrząc na Jezusa, który jest zwycięzcą. On jest zwycięzcą, a mój wzrok skupiony jest na nim. Edison? Czytając te teksty, przypominam sobie słowa pieśni. Zwróć swój wzrok na Jezusa, w cudowną tę twarz prosto spójrz. Wtedy świata czar straci urok swój w blasku chwały jaśniejszej od złóż. Już dziś polegamy na Jezusie, bo w Nim jest nasz odpoczynek. Ale mamy też nadzieję ostatecznego odpoczynku, bo wieczność spędzimy w Jego obecności. Skupienie wzroku na Jezusie odmienia naszą rzeczywistość. Nie zamartwiamy się przeciwnościami. Skupiając wzrok na Jezusie, doświadczamy odpoczynku w czasie trwania konfliktu. Podsumujmy te rozważania jednym zdaniem. Heidi? Skup się na Jezusie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Amy? Dla mnie przesłanie o sądzie tchnie nadzieją, bo to oznacza, że wkrótce Jezus naprawi wszystkie krzywdy, których doznaliśmy. Stephanie? Skup się na Zbawicielu, a nie na sytuacji. No właśnie. Wiemy, że czekają nas ciężkie czasy. Powiecie, pastorze, gdy ty żyjesz, przecież już są ciężkie czasy. Pandemia, kryzys ekonomiczny, ludzie głodują, toczą się wojny. Dobra nowina jest taka, że Ewangelia o Królestwie dociera do krańców ziemi. Biblia mówi, że nadejdzie koniec, gdy ta misja zostanie zakończona. Mówiąc o końcu, nie mam na myśli nuklearnej zagłady. Mówię o końcu zapowiedzianym przez Jezusa. Zbawiciel mówi, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. On jest naszą błogosławioną nadzieją, niekończący się odpoczynek w Chrystusie. Módlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci nie tylko za obietnicę ostatecznego odpoczynku, ale za pewność tego odpoczynku w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Dziękujemy Ci za objawienie, które nam dałeś, obyśmy pilnie studiowali Twoje słowo i wierzyli Mu, a później okazywali Twoją bezgraniczną miłość tym, którzy jeszcze nie znają kochającego ich Boga. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam za wspólne zajęcia. Odpoczynek w Chrystusie. Obyście doświadczali go w swoim życiu i byli błogosławieństwem dla swoich bliźnich. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. Już wkrótce zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka telewizyjnego Studium Pisma Świętego oraz innych produkcji naszego kanału. Subskrybuj i udostępniaj. Dziękujemy. Do zobaczenia.